Okay, walnę go. Dostał 222, rozumiesz? 222! Nie no, te łuki są przemocne! Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z aktualizacji. Jesteście ze mną, Szaku, witam kumpla. Siema, witam. Jako takiej aktualizacji do pobierania dzisiaj nie było, ale za to została nam udostępniona zawartość, którą pobraliśmy w ostatnim odcinku. I dzisiaj prawdopodobnie zostały nam odblokowane łuki ze skarbca. Więc moi drodzy, jeżeli nie graliście w Fortnite'a w kwietniu tamtego roku, kiedy łuki były dostępne, no to macie pecha, ale spokojnie, ja wam dzisiaj przypomnę, jak takie łuki się tworzyło, bo mieliśmy łuki wybuchowe, zatruwające, podpalające, impulsowe, kotwiczkowe, które mogliśmy kupić od Lara Croft, więc było sporo wtedy rzeczy. Teraz sobie lecimy na grotę, może na grocie znajdziemy najszybciej jakiś lucik, jakieś łuczki. Czekaj, podpalę go. Okej, okay. Gunnar leży. Po co tam jest strzelać? Leży. Dobra, mamy tego PM-ika, a wezmę sobie go, co mi tam szkodzi. Wiesz. Skoczmy do sejfu i faktycznie sprawdźmy, stary, czy coś tam jest ciekawego. Okay. Robimy wślizg i zobaczymy, może faktycznie w skarbcu będzie szansa na wydropienie łuku. Dawaj łuk! Dobra. Emik. Nic. Nic. I nic. Okej. Okay. Czyli normalka. Czy nic nie ma. No, nie ma. Dobra, weźmy sobie to. Czy my potrzebujemy stary... Tak, potrzebujemy, wiem, jakieś granaty, jeżeli będziemy mieli. Dobra, mam spiderki. I lecę szukać łuku. Tak jak wam, moi kochani, ostatnio wspominałem w ostatnim odcinku, że w pogromcach mitów, że trzęsienie ziemi się przemieszcza. Trzęsienie ziemi zaczęło się tutaj w grocie i będzie cały czas przemieszczało się. Codziennie zaczyna się trzęsienie ziemi od godziny 6 do 8, czyli w tych godzinach się przemieszcza i będzie szło tutaj w dół, koło Tilted Towers i dojdzie tutaj, gdzieś do tego miejsca. I generalnie to miejsce ma się zawalić. Nie wiem, czy całe, czy poszczególne jakieś tam miejsca, no ale na pewno będzie ciekawie. Sezon dobiega końca i robi się coraz bardziej ciekawie. Bo jak łuki jeszcze powrócą, to w ogóle będzie rewelacja. Ja generalnie łuki lubię, uwielbiam nimi grać. Zazwyczaj tym grałem niebieskim, który walił po 200 w głowę, i wybuchowym. To były kozackie itemy. A ty, Szako, który jest twój ulubiony łuk? Ja chyba też wybuchowy był najlepszy, tak mi się wydaje. Więc się tworzyło go z granatów, no. Bo ten z gazem, on też spoko działał. Wiem, co można sprawdzić. Najłatwiejszy sposób. Rozwalmy sobie samochód. Czy będą wypadały z niego zębatki? Jak wypadną z samochodu zębatki, no to wtedy będziemy mogli upgrade'ować łuk, tak? Dobrze mówię. No ale jak widzimy, nic takiego się nie dzieje z samochodzikiem. Ale nie z każdego auta chyba zębatka leciała, nie? Nie no, stary, zazwyczaj leciała z auta. Tutaj mogę się z tobą założyć, bo ja bardzo dużo razy farmiłem te zębatki i wiem, że wypadało często gęsto. Musieliśmy zresetować gierkę, moi kochani, i luzem na ziemi znaleźliśmy taki oto łuk. Mechaniczny łuk elektryczny. Kiedyś taki łuk mogliśmy stworzyć ze zwykłego łuku, dodając granaty impulsowe. Ja byłem przekonany, że dalej będziemy mogli tak robić i taki granat impulsowy powróci do gierki, bo on był mega kozakiem. Dobra, Szaku, dawaj lecimy. Czy ja słyszę tutaj gdzieś dzika? Tak, słyszę dzika. I ile taki łuk bije w dzika? 94 plus odbicie i go wywala. No dobra, no całkiem. To co? Lecimy gdzie teraz po kolejne łuki? Jest, są granaty. Wezmę te granaty. Może faktycznie znajdziemy zwykły łuk i będziemy mogli upgrade'ować coś, nie? Dobra, ja lecę do tower, wiesz? Tam chyba tak mam kolejny! Łuk ze skrzynki. Łuk śmierdzący pierwotny. O, czyli ten, co był kiedyś po prostu. Tak. Sprawdźmy, czym się różni. Zbadajmy. 94 obrażenia, a tamten miał ile? Aj, przepraszam, ten ma 68 obrażenia śmierdzący, a impulsowy 94. No dobra, czyli warto grać impulsowym. Ty lecisz na Tilted Towers. I jaki to jest w ogóle? Jaka kategoria? Złoty, epicki? Epic. Mamy na razie złotego i epika. Ja mam płomienisty epicki też. Dobra, wcisnę do ciebie. Dawaj.
Czyli fajnie, łuki powracają, moi drodzy. Ja się mega jaram, jeżeli też się jaracie, że łuki powracają, to łapeczka koniecznie w górę. I moi drodzy, mam dla was też bardzo fajną informację. Dzisiaj o godzinie 16 na mój nowy kanał Farelski wlatuje odcineczek ekipowy, gdzie biliśmy przeróżne rekordy Guinnessa. Między innymi biegaliśmy w płetwach do pływania na czas, na odległość, rozumiecie? Był taki rekord do ustanowienia, więc nie możecie przegapić tego odcinka. Po obejrzeniu tego filmu wbijajcie na nowy kanał i strzelcie koniecznie suba. Szaczku, lecę do ciebie. Ej, gościu, nie podpalaj mnie, tak? Dawaj, mam dwa. Mamy dwa łuki. Okej, teraz sobie porównajmy. Śmierdzący, 68 damage'a. Płomienisty, 68 damage'a. No i oczywiście mechaniczny, dlatego że jest legendarny, ma 94. Płomienisty mogliśmy zrobić ze świetlików albo z kanistra, łącząc ze zwykłym łukiem. Tak to kiedyś wyglądało. Zobaczmy, czy podpala struktury. Bum! No oczywiście, patrzcie, od razu wszystko się fajczy. Te łuki są naprawdę przemocne. Ej, dobra, sprawdźmy może, czy zębatki teraz są, bo wcześniej nie zadziałało. Tak, sprawdźmy teraz, czy są zębatki, no, z samochodów. Jest! Ulubiony łuk. Czy to on? Tak, to on. Jaki? O nie, z granatami, wariacie! Trzymaj. Czekaj, rozwalam samochód. Nie wypadają zębatki, trzymaj. Czyli rozumiem, że niestety nie jesteśmy w stanie upgrade'ować w tym sezonie łuków. Mamy już czwarty łuk. Mamy śmierdzący. Mamy podpalający. Mamy wybuchowy. No i oczywiście granatnika mamy, który ma 89 damage'a. To jest coś pięknego, ten granatnik. Spójrzcie na to. Naciągamy. Tu uderzę. Strzelamy i rozwalają się trzy granaty. Tym zarąbiście się strzelało, jak ktoś kampił się w budyneczku. Miałeś taki łuczek i mu przez okno bombę. I chłop nie miał szans nawet nic postawić, bo wszystko się rozwalało. Kozacko. Ej, czyli generalnie brakuje nam tylko zwykłego łuku, nie? Generalnie nam brakuje zwykłego łuku albo tego łuku niebieskiego, mocniejszego. Chodź stary na grotę teraz z Spidermankami. I zrobimy test na naszym gunarze. O, jeszcze klombo jest przy okazji. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie łukiem impulsowym odbić klombo. O kurcze. To będzie dobre. Razem strzeliłem, może będzie. Dobra, dobra. 3, 2, 1, go! Nie! Klombo w ogóle nie czuje! Okej, a podpalmy klombo. Bum! Dostał w głowę. Okej, niby się pali, ale nic mu nie jest. Zaśmierdzijmy go. No nic. Nic się kurczy. Zero reakcji. Klombo w ogóle nie czuje. A z broni? Nie! Nie denerwuj klombo! Nie no i po nas jest. Teraz jest już po nas. Ale dymy, stary. Dobra, to zróbmy teraz tak. On umiera od tego, od strefy. No Gunnar, no chodź tu, czekaj. Walnę go. Dostał 222, rozumiesz? 222! Nie, no, te łuki są przemocne! Uwielbiam! Nie, no, to jest kozackie. Stary, po 200 walisz teraz w łeb, rozumiesz? Z tego łuku. Epickiego czy z tego? Z wybuchowego to było. Okay, teraz go odbiłem trochę do strefy i BUM! Podpaliłem, a czyli zaśmierdziałem go. Sprawiłem, że śmierdzi może tak. I ma 0 HP. Bum! Podpalamy! Headshot! Nie no, teraz to jest easy peasy, nie? Z takimi chłopami w tej grotce. Ja po 170 głowę biję z ognistego. Fioletowego. Z ognistego fioletowego? No dobra. Moi drodzy, co mogę powiedzieć? Łuki możecie znaleźć na ziemi. Oraz ze skrzynek. Pewnie z dropu też poleci. Możemy jeszcze sprawdzić tylko safe, Szaku. Co ty na to? Tak, dobra, otwieram. Dobra, moi drodzy, sprawdzamy, co jest w sejfie. Jeżeli są łuki, no to już wiecie, gdzie latać po łuk. Ja oczywiście dzisiaj jeszcze przygotuję jakiś fajny odcineczek na jutro z Fortnite'a związany z łukami, więc oczekujcie. Otwieramy skrzynkę. Tu nie było. Nie było. Nie było. I nie było. Nie ma. Nie ma nawet z dropów? Nie. Z dropu jakieś inne poleciały rzeczy. Dobra, moi kochani. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli robicie jakieś zakupy, pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Was to nic nie kosztuje i naprawdę dużo pomaga. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Widzimy się jutro na Fortnite. Trzymajcie się.